powiem wam, że wyścig jest niewiarygodny. Sytuacja się tak odmieniła. Od razu po starcie już był jeden samochód uderzony. Safety car się pojawił. Znowu się zjechaliśmy. Ponowny start. Naprawdę mnóstwo się działo. Troszeczkę było w niektórych miejscach na Babajadze było bardzo ślisko. Trzech zawodników nie zauważyło tego. Wjechali wszyscy trzej. Polecieli. Także tutaj też zyskałem. No niewiarygodne, że się udało dojechać na drugie miejsce. Trochę musiałem powalczyć z niektórymi, ale dużo szczęścia też miałem. Dzisiaj rano na kwalifikacjach nie miałem szczęścia, za to teraz chyba z nawiązką odrobiłem. Jest bardzo ciężko, trzeba się naprawdę nakombinować, napocić, szukać w każdym miejscu prędkości u siebie i po prostu się wciskać zawodnikom pod pachę, straszyć ich. No, taktyk jest mnóstwo. Trzeba trochę pojeździć i myślę, że to przychodzi z kilometrami. I umiejętnie po prostu powoli, sukcesywnie co okrążenie robić swoje i jechać do przodu. No tak, jutro startujemy, jak jest nas 19, to prawdopodobnie gdzieś z 8 miejsca, tak? No ciśniemy do przodu. Szczerze mówiąc, dzisiaj po kwalifikacjach powiedziałem sobie, że nie mam szans już na trzecie miejsce na koniec sezonu, no ale po wyścigu się, że tak powiem, diametralnie wszystko zmieniło i jest szansa znowu, także jutro cisnę na maksa.